Ponad 100 miliardów dolarów. Taka jest dzisiaj wartość światowego rynku gier wideo. Dużo więcej niż branża filmowa i muzyczna. Ale był taki okres, na początku lat 80. ubiegłego wieku, gdzie przetrwanie branży stanęło pod znakiem zapytania. W ciągu kilku miesięcy wartość rynku spadła z około 3,2 miliarda do 100 milionów dolarów, czyli o 97%. Ale co spowodowało krach? Zacznijmy jednak od ważnej informacji. Kryzys dotyczył właściwie tylko Stanów Zjednoczonych, bo tam był główny zbyt gier na konsole. Japonia żyła jeszcze wtedy w swoim świecie, w Europie dominowały komputery osobiste. A to właśnie konsolom i ich producentom oberwało się najbardziej. W tym materiale będziemy patrzeć głównie pod kątem Atari, które było największym przegranym zapaści i nie odzyskało już swojej dawnej pozycji lidera. Najważniejszą przyczyną kryzysu był przesyt rynku i masa produkcji, delikatnie mówiąc, niezbyt trzymająca poziom nawet dzisiejszych krapów. Samych konsol w tamtym okresie była masa. Dzisiaj mamy trzech głównych graczy: Sony z PlayStation 4, Xbox One Microsoftu i nintendowski Switch. Wtedy mieliśmy Atari 2600, Atari 5200, Emerson Arcadia, Intel Vision Console, Intel Vision 2, Vectrex Console i jeszcze parę innych. Nie pomagał fakt, że każda z nich miała własną bibliotekę gier. Mówiąc o kryzysie z 83 i słabych grach, to nie można nie wspomnieć o grze E.T., która przez lata doczekała się miana symbolu całego krachu. Tytuł, o którym można powiedzieć wszystko oprócz tego, że jest chociażby mierny. Grając tytułowym kosmitom, jedyne co robiliśmy, to wpadaliśmy w dziury, szukając fragmentów telefonu i z nich uciekaliśmy. A wszystko to w kiepskiej oprawie wizualnej. Aby zdążyć z premierą na święta, prace nad grą trwały tylko 6 tygodni i sami programiści nie wierzyli w powodzenie projektu. A Atari wręcz przeciwnie, bo zlecili produkcję większej ilości kartridży niż sprzedanych konsol. Cała historia zakończyła się zakopaniem niesprzedanych kopii gry na pustynię w stanie Nowy Meksyk. Przez długi czas ta informacja była traktowana jako legenda, ale w 2014 roku kartridże odkopano. Do dziś E.T. traktowany jest jako jedna z największych porażek i lider wielu plebiscytów najgorszych tytułów w historii. Atari przyczyniło się do jeszcze jednej dużej porażki growej. Mówimy o czasach, w których automaty były niezwykle popularne, a ludzie wrzucali tony monet do maszyn, aby pograć. Jedną z dostępnych gier był kultowy dzisiaj Pac-Man, jedna z najważniejszych postaci świata gier, zwłaszcza w tamtych czasach. Atari zachciało zaproponować swoim klientom wrażenia z automatu w domowym zaciszu. I tak powstała konwersja hitu od Namco na Atari 2600. Problem był tylko taki, że Pac-Man na automatach wyglądał jak widzicie, a na Atari... tak. Port robił źle wszystko co można robić, gra nie wyglądała zachęcająco i miała problemy techniczne jak chociażby migające duchy. Jak nie trudno się domyślić, graczom i prasie nie spodobała się taka wersja przygód żółtej kulki. Ale nie tylko Atari przyłożyło się do niskiej jakości wielu gier w tamtym okresie. Spory udział w tym miała firma Activision. Choć nie bezpośredni, bo sami robili dobre gry. Firmę założyli byli pracownicy Atari, którzy niezadowoleni z honorariów i faktu, że nie chciano umieszczać ich w napisach końcowych, odeszli z firmy. Tak powstało pierwsze studio third party, czyli studio nie będące własnością producenta sprzętu. Sami wydawali też swoje gry. To nie spodobało się Atari, które pozwało Activision. Chcieli zablokować sprzedaż ich gier, jednak sprawa zakończyła się ugodą w 1982 roku. I to dało początek wylewowi masy nowych studiów deweloperskich, co wiązało się z tym, że Atari zupełnie straciło kontrolę nad tym, co jest wydawane na ich sprzęt. Świeżym twórcom gier brakowało doświadczenia i gry, choć głośno reklamowane, nie prezentowały zbyt wysokiej jakości. Rynek był przesycony. Ze 100 gier wydanych na Atari 2600 do tej pory, w ciągu pół roku od ugody z Activision pojawiło się 300 nowych. Gry te były właściwie wszędzie. Jedna z nich, Chase the Chuck Wagon, była dołączona nawet jako dodatek do psiej karmy. A wszystko z chęci zarobienia na świeżej gałęzi rozrywki i przy okazji zaimponowania akcjonariuszom. I to sprowadza nas do kolejnej przyczyny kryzysu w Ameryce. Utraty zaufania sprzedawców i konsumentów. Był to czas, gdy gry nie były tak wpisane w świadomość klientów jak dzisiaj. Traktowano je jako kolejną modę, która z czasem przeminie. Nie było też wyspecjalizowanych sklepów. Nowe tytuły można było nabyć w sklepach z zabawkami, a te w wyniku kryzysu chciano zastąpić zupełnie nowym towarem. Ale był problem ze zwracaniem gier do wydawców. Z
początku niesprzedane kartridże wymieniano na inne, z czasem jednak właściciele sklepów chcieli zupełnie pozbyć się tego rodzaju towaru ze swoich placówek. Wydawców nie było jednak stać na takie zwroty, w wyniku czego wielu z nich zakończyło działalność, a na półkach gry zostały. Żeby odzyskać chociaż część wkładu, właściciele przecenili drastycznie towar. Ceny gier spadły z 30-40 do 4-5 dolarów. I z początku to pomagało je sprzedawać, problem leżał w ich jakości. Lepsze tytuły kosztowały więcej i konsumenci kupując tańsze produkcje, co i rusz trafiali na wspomniane wcześniej gry niskich lotów. Nie będąc świadomym konsumentem w tej dziedzinie tak jak dziś, co chwilę kupowali słabe produkcje i utwierdzali się w opinii, że gry to nie jest coś, na co warto poświęcać czas oraz pieniądze. Konsolom nie pomagała też konkurencja w postaci zdobywających coraz większą popularność komputerów domowych. Marketingowcy przyjęli prostą strategię i reklamowali je, przekonując rodziców, że po co kupować urządzenie, przy którym dziecko będzie tylko tracić czas, jak można kupić komputer pomagający w nauce i oferujący wiele programów użytkowych. A że argument to do nauki działał na rodziców, to pewnie wszyscy wiemy z własnego doświadczenia. Badania zlecone przez firmę Intellivision potwierdziły, że kampania reklamowa komputerów miała wpływ na spadek sprzedaży konsol. Komputery miały jeszcze jedną sporą przewagę nad konsolami – komponenty. Były one znacznie mocniejsze od tych montowanych w sprzętach Atari i reszty w tamtych czasach. Większa wydajność pozwalała na tworzenie bardziej zaawansowanych gier z lepszą grafiką i muzyką. Z początku komputery nie były aż takim zagrożeniem ze względu na znacznie wyższe ceny w porównaniu z konsolami. Jednak z czasem te zaczęły być obniżane, zyskując coraz większe zainteresowanie konsumentów. Jednym z liderów rynku było zapewne dobrze znane starszym graczom Commodore, za którym stał biznesmen polskiego pochodzenia Jack Tramiel. Gdy sytuacja na amerykańskim rynku była zła, pomoc nadeszła zza Pacyfiku, a dokładniej to Nintendo postanowiło rozszerzyć swoje wpływy dzięki cieszącej się w Japonii popularnością konsoli Famicom. Nie był to jednak wjazd rycerza na białym koniu, który pokonał złego smoka i w mig przywrócił pokój w krainie. Na początku zdecydowali się przemodelować konsolę, by designem bardziej przypadła do gustu zachodniemu graczowi. Tak narodził się Nintendo Entertainment System. Swoją drogą, NES z początku był projektowany jako komputer domowy, jednak Japończycy zrezygnowali z tego pomysłu. Następnie wypuścili pierwsze partie konsoli w kilku miastach i obserwowali reakcję rynku. A te były bardzo pozytywne i to właśnie moment wejścia konsoli Nintendo na amerykański rynek, datowany na 1985 rok, uważa się za moment zakończenia kryzysu, który towarzyszył konsolom drugiej generacji. I od tego momentu przez długi okres Nintendo było niekwestionowanym liderem branży, którego wciąż próbowała gonić Sega, a udało się to dopiero PlayStation. W 1986 roku szef Nintendo, Hiroshi Yamauchi, powiedział, że kryzys Atari spowodowany był zbyt dużą swobodą, jaką mieli twórcy third party, tworzący na ich konsole, co skutkowało utratą kontroli nad rynkiem i wylewem słabych gier. A Japończycy tego błędu powtórzyć nie chcieli i zrobili wszystko, by mieć pełen wpływ na bibliotekę gier na ich urządzenie. Nintendo wprowadziło system licencyjny, a swój sprzęt zabezpieczyło specjalnym chipem, który miał rozpoznawać, czy dany kartridż pochodzi z zatwierdzonego źródła. Kolejnym zniechęcaczem do masówek dla deweloperów miał być limit tworzenia maksymalnie 5 gier w danym roku. Jeszcze dodatkowo na oficjalnych kartridżach drukowano pieczęć jakości Nintendo, która z czasem stała się dla konsumentów gwarancją dobrej produkcji. Wielkie N jako jedyne produkowało kartridże na swoją konsolę, od których też pobierali opłaty. Nie było opcji zwrócenia niesprzedanych kopii, wszystko zostawało u wydawcy. Nie wszyscy się z tą kontrolą godzili, jak chociażby Camerica, tworząca nieautoryzowane kartridże Aladdin, ale zaczynamy odbiegać od tematu. Twórcy Mario byli niezwykle skuteczni w dbaniu o jakość i wielu późniejszych producentów stworzyło własne systemy licencyjne wzorowane na tym od Nintendo. A czy dzisiaj możemy być świadkiem podobnego kryzysu? Mało prawdopodobne, a na pewno już nie na taką skalę. W 2011 roku serwis NowGamer.com przeprowadził wywiad wśród twórców gier o największych problemach w branży. Najczęściej wymieniano zastój i mało nowych pomysłów. Wspominali też o niechęci do nowych marek dużych wydawców i o rosnących z roku na rok kosztach produkcji. Zostało się też twórcom skupiającym się wyłącznie na grafice, a nie na gameplayu. To potencjalne przyczyny, które mogłyby doprowadzić do kolejnego kryzysu. Jednak ja uważam, że ze względu na większą świadomość graczy i łatwość zdobywania informacji o grach,
to musielibyśmy się nieźle postarać, by raz jeszcze przeżyć sytuację z początku lat 80. ubiegłego wieku. Gry dzisiaj zwyczajnie są zbyt mocno zakorzenione w naszej kulturze. Jeśli podobał Ci się film, fajnie będzie, jak dasz łapkę w górę i zostawisz suba, aby być na bieżąco z kolejnymi moimi filmami. Zachęcam również do komentowania i odwiedzenia mojego fanpage'a na Facebooku, gdzie też pojawiają się materiały. A na pożegnanie zostawiam Cię z propozycją innych moich filmów. Do zobaczenia!